Neurobiologia no, to nauka niesłychanie interesująca i jest ona dla nas o tyle ważna, że właściwie przenika przez całe nasze życie. I próbuję odpowiedzieć na pytania, na które już bardzo często mamy ustalone poglądy, które się wytwarzały w przeciągu tych 30-40 tysięcy lat rozwoju gatunku ludzkiego. Jeżeli chcemy jednak zobaczyć, jak wyglądają te podstawowe mechanizmy, musimy spróbować zobaczyć, dlaczego myślimy jak myślimy, skąd się biorą nasze poglądy, nasze zachowania, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, w jaki sposób możemy rzeczy zmieniać. I jeżeli patrzymy na świat z punktu widzenia neurobiologa, musimy sobie najpierw powiedzieć, że można ten świat spoglądać jak gdyby z dwóch kierunków. Można albo próbować ogarniać całość i naprzód oglądając całe zachowanie człowieka, próbować wymyśleć sobie, jakie to są mechanizmy, które powodują, że zachowanie nasze wygląda tak, a nie inaczej, albo próbujemy badać jak poszczególne elementy budowy mózgu i próbować z tych elementów budowy mózgu wymyśleć sobie, w jaki sposób one w połączeniu mogą działać, a żeby uzyskać... Ostateczny wynik, który może być znowu jest zachowanie, czyli behawior osobnika. Te dwie, dwa podejścia my najczęściej mamy, jako że możemy podejść do czegoś holistycznie albo redukcjonistycznie. I najlepiej to powiedzieć na przykładzie. No jak chcemy poznać górę, która jest wielka, niedostępna, mamy dwie możliwości. Albo możemy sobie wsiąść w samolocik, i tym samolocikiem polatać nad całym łańcuchem górskim, opisać wszystko, oglądać, jak to wygląda. Mamy od razu obraz całości i w tym obrazie unikają, znikają nam oczywiście detale. Wiemy, jak są główne szczyty górskie, nie bardzo wiemy o dolinkach, jeszcze mniej o roślinkach czy zwierzętach. Ale i dopiero z tą wiedzą yy, mamy. Yy, mamy Próbujemy, coś innego, żeby zrozumieć jak ta góra, jak ta góra wygląda. Możemy próbować coś innego zrobić. Mianowicie możemy próbować powoli iść, wspinać się po górze oglądając każdy krzaczek, zaglądając pod każdy kamyczek, opisując każdego owada, opisując minerały i, i z tej wiedzy szczegółowej próbujemy sobie potem wyznaczyć jak wygląda całość. To jest podejście redukcjonistyczne. I w nauce, zwłaszcza dawniej, to redukcjoni podejście redukcjonistyczne wydawało się takim bardziej naukowym, chociaż rozwinęło się stosunkowo późno. To właściwie Kartezjusz próbował właśnie zrobić takie schematy, jak działa żywy organizm. Jego słynna taka kaczka, schemat budowy kaczki, która miała być wyłącznie, wyłącznie automatem. Z drugiej strony, to podejście holistyczne jest podejściem wygodniejszym, bo od razu widzimy, z czym mamy do czynienia. Na najwyżej sobie możemy źle wyjaśnić, jak to działa, ale przynajmniej to, co jest, to widzimy. Spróbujmy zobaczyć na przykład, jak chcemy oglądać naszą planetę. Oczywiście, żeby zobaczyć naszą planetę, jak ona naprawdę wygląda, to holistycznie oglądniemy ją dopiero wtedy, kiedy wejdziemy na pokład rakiety międzyplanetarne i odlecimy od Ziemi na tyle daleko, że będziemy ją mogli oglądać chociażby z odległości Księżyca. I wtedy widzimy ją jaką piękną, niebieską kulę. My już wiedzieliśmy już wcześniej, jak Ziemia wygląda, dlatego, bo te różne pomiary kartograficzne spowodowały, że te nasze globuszy mówiły nam coś o tej Ziemi. Ale taki intuicyjny ogląd, to my dopiero zdobywamy właśnie yy, a właściwie potwierdzamy naszą intuicję, oglądając to z daleka. Z tym, że z tym holistycznym obrazem nie bardzo można przesadzić. To znaczy, nie możemy oglądać ze zbyt wielkiej odległości, bo wtedy detale nam unikają. Jeżeli tę samą Ziemię, która tak pięknie wygląda z powierzchni Księżyca, będziemy oglądali z przestrzeni międzyplanetarnej, na przykład z okolic Saturna. To wtedy przejawia się ona jako maleńka, z trudem do, dostrzegalna kropka. Ta z trudem dostrzegalna kropka to jednak jest cały glob, te przeszłość 7 miliardów istot ludzkich cierpiących, żyjących, entuzjastycznie czasami się zachowujących, tworzących kulturę, tworzących sztukę. Są lasy, pola, wszystko. My z tamtej odległości widzimy to tylko jako małą, nieznaczną plamkę. A więc musimy mieć jakieś takie. Mm, wypośrodkowanie pomiędzy holistycznym a, a, a redukcjonistycznym punktem widzenia. Ogólnie o holizmie można, holizm został zdefiniowany już przez Arystotelesa przez powiedzenie, że całość to jest więcej niż zbiór poszczególnych elementów. I faktycznie mamy właśnie, znając elementy, my musimy dokonać pewien skok, z którego nam się wyłoni, wyłoni ten obraz całości. Ale z drugiej strony ten przeskok jest bardzo istotny i właściwie w nauce powiedzmy sobie naprawdę, to nie może być albo zdecydowaną holistą, albo zdecydowaną redukcjonistą. Oba podejścia są ważne, oba podejścia są komplementarne. I to dotyczy tak samo właśnie neurobiologii. Jak my oglądamy taki twór jak człowieka i w jakich zasad, na jakich zasadach on działa, to ten neurobiolog tak samo może, może mieć różnego rodzaju podejścia. Podejście holistyczne polega właśnie na tym, że oglądamy zachowanie i to właściwie jest taka neuropsychologia, yy, gdzie patrzymy, jak człowiek się zachowuje, a dopiero potem próbujemy dojść do neuronów, neuroprzekaźników i tak dalej. Z drugiej strony to podejście redukcjonistyczne to jest biologia molekularna, gdzie Próbujemy naprzód zobaczyć, jak działają molekuły, co one tworzą, jakie one tworzą struktury, jak wyglądają komórki nerwowe, jak one składają się w sieci neuronalne. I teraz mnie osobiście bliższe jest podejście tej neurobiologii molekularnej. Ja tak byłem wyszkolony jako biolog, a więc ta neurobiologia molekularna zaczyna od badania poszczególnych elementów, z których składa się żywy organizm, a więc to będą substancje chemiczne, aminokwasy, kwasy nukleinowe, tłuszcze, białka. Te z molekuł, molekuły są dla nas ważne, bo te molekuły będą nam potem tworzyły komórki nerwowe, czyli podstawowe elementy sygnalizacyjne w naszym y, ośro, głównej zarządzającej centrali, czyli w środkowym, a potem i obwodowym układzie nerwowym. Poznajmy wobec co jak wygląda neuron. Kiedy wiemy, jak wygląda neuron, oczywiście sam neuron, on tylko służy do przekazywania informacji. Wobec tego, dalsze, dalsze pójście w kierunku holistycznym to jest zobaczenie, jak te neurony współpracują ze sobą. Na czym polega przekazywanie informacji z jednego neuronu do drugiego i jak wygląda miejsce, w którym te neurony się łączą. Te miejsca nazywamy synapsami, jakie są mechanizmy i jest to bardzo istotne, chociażby dlatego, że tu manipulując możemy na przykład zmieniać działanie układu nerwowego i bardzo wiele leków psychotropowych działa właśnie na tym etapie. Z kolei, jeżeli już przejdziemy ten etap, wiemy jak są zbłane synapsy, zauważamy, że jednak te neurony łączą się w większe jednostki i mamy takie sieci neuronalne. I, a te sieci neuronalne potem tworzą pewne systemy w mózgu. I, cały, I mamy pewne systemy nerwowe w mózgu. Mówimy wtedy o tym, że mamy, albo znowu podejść anatomicznie, albo będziemy mówić o systemie neuronów cholinergicznych, czy dopaminergicznych, czy serotoninowych. Możemy mówić o wielkich systemach funkcjonalnych, takich jak system y, czuwania i snu, czyli system pobudzenia jak system motywacyjny, czyli układ nagrody i wreszcie jak układ poznawczy, układ kognitywny. A to wszystko razem, te wszystkie układy, one się składają na pracę mózgu, które pozwalają zarządzać całym organizmem. A więc w następnym etapie neurobiolog bada cały działający organizm i tu mamy mnóstwo, duże, szerokie pole do badania, yy, zwłaszcza kiedy badamy zwierzęta. Po czym jednak chcemy zobaczyć, czym człowiek różni się od zwierząt i próbujemy zobaczyć, badamy jeszcze myślący organizm i badanie procesów, procesów myślowych, które dopiero decydują nam o zachowaniu.